koło fortuny decyduje, ile razy mam skoczyć w Stumble Guys, a to jest odcinek 6 z naszej serii. Co prawda nie było ostatnio 10 łapek do góry, o ile was prosiłem, ale stwierdziłem, że spoko, dawno nie było tej serii, więc po raz sobie słuchajcie, zapamiętać tę serię i ogólnie... Jest to koło astropanny za 85 klejnotów, gdzie można trafić 3 skóreczki, które już słuchajcie, mam. W ogóle naprawdę mało mityków mi, słuchajcie, brakuje do celu. Do wszystkich mityków brakuje mi tylko 3, słuchajcie. A mianowicie, jak widzicie, brakuje mi Anpileda, Moonstacha i Kancera, których właśnie teraz nie mam. Ale słuchajcie, zanim zakręcimy naszym kołem fortuny normalnym ze skokami, to zakręćmy sobie 2 razy darmowym kołem szczęścia w Stumble Guys. No i zobaczymy, co nam się tu wylosuje. Mam nadzieję, że będzie jakiś wyjątkowy skin. No i niestety nie ma, ale dostałem 10 klejnotów, ale jedno w lewo i by było, widzowie, jedno w lewo. Ale teraz, słuchajcie, czas na drugie koło szczęścia, tym razem za reklamę i uwaga, uwaga, co to, słuchajcie, będzie, co to będzie, mam nadzieję, że coś fajnego. I nam się trafia rzadki duplikat za 5 żetonów, no dobra, niepotrzebne mi są żetony. W ogóle te koło dolców bestii ma takie błękitne, mega fajne tło, naprawdę, mi się mega te tło podoba. Dobra, słuchajcie, więc lecimy, co prawda, właśnie lecimy do koła ze skokami, a niedługo też pod koniec filmu, czyli na 3. rundzie, proszę nie przewijajcie, na 3. rundzie zagramy se w legendarnego blokdasza. Więc słuchajcie, mamy nasze koło numbers, czyli koło ze skokami i zobaczymy, ile razy będziemy mogli skoczyć, proszę, oby tylko nie 0. Ja wymyślałem te liczby, naprawdę... Tylko 2 skoki, ale oczywiście co każdą rundę te skoki się, słuchajcie, regenerują, ale tylko 2 skoki. Chyba sobie żartujecie. Więc mamy wydarzenie Olimpiada Mr. Beasta oraz nową mapeczkę Crab's Landing, widzowie, to będzie naprawdę ciekawe. O, już raz skoczyłem, zapomniałem o tym totalnie, najgorzej. Zapomniałem o tym, słuchajcie, że mam nie skakać. I co teraz, widzowie? Naprawdę, na tej mapce Crab's Landing, naprawdę tu potrzeba dużo skoków. Dobra, dodajmy sobie jeszcze jeden skok, słuchajcie, bo ja przez przypadek skoczyłem, więc plus jeden skok się dodaje. Teraz mam 2 skoki, widzowie. Oczywiście emotek mogę używać jak najbardziej. Więc lecimy. No i patrzcie, utopiłem się, nie, no nie, nie. O, dobra, jestem. Dobrze, że mam tą emotkę piłki. Raz? No nie! No 2 już razy skoczyłem, widzę, więc niestety, ale... Wymyślcie mi karę w komentarzach, dlatego że nie udało mi się przejść tej rundy. I mam nadzieję, że teraz wylosuje się coś lepszego. Dobra, więc losujemy naszym kołem ze skokami, widzowie. I jaka liczba nam się teraz trafi? Oczywiście liczby nie mogą się powtarzać. I mamy 10 razy. Nie jest aż tak źle, widzowie, mogło być gorzej, więc przechodzimy do rundki. Więc widzowie, mamy mapeczkę Mr. Beast's Warehouse, czyli tą mapkę Mr. Beast'a. I przypominam, że skoki się regenerują co każdą rundę i ja mogę skoczyć 10 razy. Więc raz, 2, 3, 4, 5. Więc jeszcze połowa skoków nam została. Słuchajcie, mam nadzieję, że wystarczy, chociaż nie wiem, czy wystarczy. O kurde, no tu może być problem. A co gdybyśmy tak... A co gdybyśmy tak bokiem, słuchajcie, tutaj przeszli? O, no nie! 6! O kurde, no najgorzej! 7! Już 7 razy, widzowie, skoczyłem, więc no nie! No nie, no 7 razy, bez jaj. No ale dobra, skoro jest tak, to lecimy. Bo jeszcze 3 skoki nam chyba zostały, tak, 3. Dobra. Raz. Ja już odliczam do 3. O nie! 2, kurczę. Ostatni skok mi, słuchajcie, został. Teraz ja przechodzę i 3, no nie! Jak ja to mam przejść bez skoków? Ej, co jest? Co jest, ej? Widzowie, bo ja próbowałem, nie wiedziałem, że mi się cięcie zrobi, ale jak ja tu wskoczyłem, bo ja ogólnie nie używałem, widzowie, skoków i tak przegram, ale ja tam na serio nie użyłem skoków, tylko się tak dziwnie zbugowałem piłką.
Nie wiem, co to było. Ale dobra, słuchajcie, teraz zagramy się w legendarnego Block Dasha, czyli w naszą ostateczną rundę i no, żadnego finału na pewno nie przejdę. Więc kręcimy kolejny raz, słuchajcie, naszym kołem na numbers z liczbami. Proszę. Tak! 30 razy! Ej, bo na 0, ogólnie na 0 jest największa procent szans, a na nieskończoność najmniejsza, ale trafia nam się teraz 30 razy, więc nice. Widzowie, więc mamy Block Dasha legendarnego i przypominam, że co każdą rundę ogólnie resetują się skoki i 30 razy mogę skoczyć. Więc to w sumie dużo, ale wolę oszczędzać swoje skoki, widzowie. Na szczęście mogę już używać emotek. Więc dobra. O kurde, jak ja przyzwyczajony do skoków jestem, masakra jakaś. Ale dobra, mamy tego Dark Pila, widzowie, więc let's go, nie będziemy narzekać. Ogólnie, czy pierwszą rundę nam się uda przejść bez skoków? Coś mi się wydaje, że pierwszą rundę przejdziemy, słuchajcie, bez skakania. No, dosłownie jest taka szansa, słuchajcie, jest taka możliwa szansa. O nie. Na tym labiryncie, jak będzie z tych klocków, to ja muszę niestety tam skoczyć, widzowie. Ja muszę tam niestety skoczyć. Dobra. Oj. Dobra, używamy emotki zaczepki, odbijamy się na kolcach. Nice. Dobra. O, i właśnie na tych klockach też skoczę, więc raz, dwa, okej. Dwa razy, słuchajcie, skoczyłem, niestety musiałem znowu. Cztery razy skoczyłem. Dobrze, że mogę wywalać tych typków, ale mamy, słuchajcie, cztery razy zaliczone skoki, więc w sumie spoczko. Więc lecimy dalej. O nie. Dobra, jesteśmy, okej, i przechodzimy pierwszą rundę. W końcu coś przeszliśmy. Widzowie, więc mamy kolejną rundę na legendarnym Block Dashu i zapomniałem odznowić cięcia, a trochę już gram, ale uwierzcie mi, że bez skakania na razie grałem. Więc teraz, słuchajcie, mamy 30 razy oczywiście nie skakać. Ktoś tu ma Uliego, ja mam Dark Pila obsydianowego, więc spoczko. I nie wiem, czy to nie jest przypadkiem mój ulubiony skin w grze. Naprawdę, to byłby mój ulubiony skin w grze, słuchajcie. To może być mój ulubiony skin w grze, ten Obsidian Dark Pill. Naprawdę jest na to prawdopodobna szansa. I jak zasejwował gość, co jest? Ale serio, to mój ulubiony skin w grze. Dobra, nie skoczyłem ani razu, teraz niestety muszę. O, ale wywaliłem typka. Jeszcze się na bananie poślizgnął. O nie, trzy razy, słuchajcie, skoczyłem przez to. Trzy razy przez to, widzowie, skoczyłem, dobra. Więc lecimy, ale i tak pewno nam, my to przejdziemy i odnowią nam się skoki. Może nawet finał byśmy przeszli na tym. O. Dobra, pięć razy skoczyliśmy, więc nie jest aż tak źle. Siedem razy. Boom. Siedem razy, słuchajcie, mamy skoki zaliczone, więc nice. Obym tylko nie musiał save'ować, nie? O kurde. Ej, no nie. Ej, ale dlaczego w ogóle twórcy gry zmienili teksturę TNT? Tego nie wiem, ale wiem, że 9 razy już skoczyliśmy. 10, 11. No słuchajcie, 11 razy już skoczyliśmy. 12, dobra. 12 razy skoczyliśmy, nie jest aż tak źle. Przechodzimy do następnej rundy. Więc mamy finał na Block Dashu legendarnym, widzowie. Ja jeszcze muszę oczywiście zmontować ten film na CapCutie. I coś tam, dobra. Więc lecimy, let's go. Dobra, o nie. Dobra, jesteśmy, słuchajcie. Myślałem, że już nas tutaj gościu jakiś pokona. Ale słuchajcie, oczywiście 30 razy mamy nie skoczyć, więc postaramy się tutaj nie skakać. Już tu ludzie mają te walizki z pieniędzmi, ja jeszcze nie mam, bo nie kupowałem sobie tych. Dobra, dwa razy skoczyłem. Musiałem, aby zasejwować. Musiałem, aby się po prostu uratować, więc dwa razy już mam, słuchajcie, skoczone. Dwa razy. Wyznaczmy, nie skoczymy, kiedy nie trzeba, nie skoczymy, ale dwa razy już niestety skoczyłem, widzowie. Dobra. O co? Co jest grane? Dobra, trzy razy skoczymy. Myślałem, że będę rozbijał ten blok, ale mamy trzy razy skoczone z 30, więc nie jest aż tak źle. O! No nie! Miałem szansę go pobić, widzowie. Miałem szansę go po prostu pobić. Ej, to by było za mocny challenge, że koło fortuny decyduje, jakiej emotki mam nie używać, czy wszystkich, lub po prostu razem ze koło fortuny decyduje, ile razy mogę skoczyć i bez emotek różnych. To by było za mocne. Chyba trzy razy skoczyłem, chyba tak, słuchajcie, trzy razy skoczyłem z 30 i tutaj będę musiał skoczyć 4, 5, 6, 7, dobra, 7 razy skoczyłem, o nie.
8, 9, 10, 11. Czyli mam 11 z 30. Dobra, tutaj się przejście zrobię. Mamy 11 z 30 i zostałem z dwoma typkami. Z mamutem i z robotem. 14, 15, 16, 17. Czyli 17 razy, słuchajcie, już skoczyłem. 18. Mamy, słuchajcie, 18 z 30, więc nice. 19. O nie! Dobra, mamy 20, 22. Słuchajcie, 22 razy już skoczyłem. O, to się coraz niedobrze robi. Coraz niedobrze. 23. O, jak zasejwowałem. 24. 26. Ej, to jest naprawdę za mocne. 27, 28, 29, 30. Tak!